Obaj nie mają zawodowego zwycięstwa, z tym z tą różnicą, że Raj żadnej zawodowej walki jeszcze nie ma. Waży to dwie, ale dwa razy się nie udało. Do trzech razy szczuka, jak to mówią. Tak, no na pewno doświadczenie jest po stronie Warzyboka. Dużo mniej doświadczony jest zawodnik klubu SFC24. Warzybok to również utytułowany grappler. Ależ trafił Kamil Warzybok teraz prawym sierpowym. Nieco wstrząśnięty, ale jeszcze niezmieszany Adrian Raj. No, tutaj śmierdziało nokautem i myślę, że ale do tego zapachu strasznie wrócimy. Rozpuścił te sierpy Kamil Warzybok. Trafia tam raz za razem w głowę Adriana Raja. Tak, Adrian jest zawodnikiem wyższym, ale tutaj widzimy, że z tego zasięgu no, niekoniecznie potrafi korzystać. I myślę, że tu kwestią czasu jest po prostu, żeby gdzieś Kamil w końcu ucelował sierpem bądź podbródkowym. No za każdym razem, kiedy wypuszcza ciosy Kamil Warzybok, to one dochodzą do głowy Adriana Raja. Ja go tutaj przedstawiałem jako utytułowanego grapplera, a on nam na razie przedstawia bardzo dobrą stójkę, co możemy zobaczyć na załączonym obrazku. No bardzo, bardzo źle na tą chwilę ta walka układa się dla Adriana Raja. Co więcej, no nie widzę tutaj możliwości, aby odmienić troszkę te losy, ponieważ... Oj, teraz już lekko zmieszany Adrian Raj rozpuścił teraz mocne ciosy Warzybok. Koniec pojedynku, zwycięzcą Kamil Warzybok. A więc jak mówi powiedzenie, do trzech razy sztuka. Tak jest. Pierwsze zawodowe zwycięstwo Kamila Warzyboka. No widzimy tutaj już wstrząśnięty i zmieszany Adrian Raj. Tak, no zaczerwieniona mocno jego twarz, tam naprawdę raz za razem te pięści Kamila Warzyboka dochodziły do celu, ale też wydaje mi się, że robił to konsekwentnie, chciał powalczyć chyba w stójce Kamil Warzybok, widział, że ma tam przewagę, wiedział, że raczej w parterze nie może czuć zagrożenia ze strony Adriana Raja i tak też ta walka się potoczyła. Są najlepsze akcje, a właściwie ta akcja kończąca, prawy krzyżowyk, prosto gdzieś tam w okolice nosa. Ładnie przycelował Kamil Warzybok. Tak, widzimy tutaj pełną świadomość tego, że ten cios doszedł do twarzy. No i był to początek końca Adriana Raja. No, który jeszcze dalej dochodzi do siebie. Trochę tych ciosów od Kamila Warzyboka przyjął. Ale tak jak wspominaliśmy, Adrian jest zawodnikiem dopiero na początku swojej zawodowej drogi. Trzecia minuta, 29 sekunda przez TKO!